Cześć wszystkim. Dziś takie, można powiedzieć, przymiarki do nowego projektu, który niebawem będę wykonywał. Mianowicie będzie to balkonik francuski, ale tak jak widzicie, nie będzie to z profili, tylko będzie połączona rurka z rurką. Spawane będzie oczywiście otworowo, tak jak przy poprzednich moich barierkach, które widzieliście na poprzednich filmikach. Otwór wywiercony wiertłem 14 i 3 na wiertarce magnesowej. Rurka Fi 14 i 2. Tu zrobiłem po bokach takie dwa zacięcia. Już objaśniam po co. Mianowicie, żeby nam to doszło do samej krawędzi, jeżeli mamy to spawać otworowo. Klient sobie tak po prostu zażyczył, żeby całość była wykonywana z rurki. Także zaproponowałem mu właśnie tą rurkę, ponieważ no mówię, wiertło zakupiłem, też do tanich nie należało, także myślę, że wykorzysta się coś takiego, niech to po prostu zarabia na siebie. Myślę, że może fajnie, fajna, naprawdę fajna, fajna balustradka może być, naprawdę wyjść fajne połączenie. Dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się swoją uwagą, jak wam się takie połączenie podoba, czy warte jest uwagi coś takiego, czy nie. Ja uważam, że może być naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście to, jak później będziemy mieli to wszystko wyspawane, oczywiście pójdzie to wszystko do cynku, tak? Ponieważ tutaj woda mogłaby nam się dostać. Dobra, to tymczasem ja zabieram się dalej za balustradki. Życzę wam miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich ciepło. Hej.